Dawaj kierunek Kasprzaka. Witam was tutaj, cześć i czemu wznosz. I zapraszam was już teraz na kolejny materiał z Tramwaj kierunek Kasprzaka. Dziś trochę tutaj się zmieniło w porównaniu z tym, jak to było w ostatnim filmie. A propos Tramwaj na kierunek Kasprzaka, faktycznie z moim głosem to już 2 miesiące od ostatniego filmu, a zmieniło się tutaj naprawdę dosyć dużo. Mamy przystanek Reduta Wolska, który właśnie teraz widzicie. Aktualnie znajduje się on na poziomie parteru, ale w przyszłości będzie na poziomie -1. Dokładnie tak, jak widzicie, tutaj jedna ulica jest na dole i tam już niedługo będzie torowisko tramwajowe z przystankiem. Ale zanim to się stanie, to jeszcze oczywiście wszystkie elementy tutaj muszą być przebudowane tak, żeby droga mogła być całkowicie przejezdna. Aby samochody również mogły tutaj korzystać z tejże trasy bez jakichś większych korków, utrudnień, chociaż utrudnienia już są i to na dosyć duże zmiany, mimo wszystko bym powiedział. Ale to nie zmienia faktu, że jak widzicie tutaj, te przystanki tramwajowe na razie jeszcze kursują i działają tak jak kiedyś, tak jak cały czas, ale to się zmieni w najbliższym czasie. Natomiast przejście podziemne zniknęło. Przejście dla pieszych jest tutaj pozostawione już trochę dalej, jak widzicie. Nowe przejście podziemne z windą, z schodami i zjazdem, z tego co pamiętam nawet, powstaje tutaj właśnie, jak widzicie. Stare jest wyburzone, nowe jest zbudowane, nowe jest szersze, z tego co kojarzę też jest trochę niżej zlokalizowane, no i już trochę tamto stare miało lat, więc jest aktualnie to po prostu przebudowywane. Oczywiście to wszystko nie jest aż takie stare, jakby się można było wydawać a propos tego węzła, bo ten węzeł właśnie z tym przejściem podziemnym został oddany w 1975 roku. Także to nie jest jakoś strasznie dawno temu, ale jednak tramwaje chciały i to robią właśnie, że wymieniają całkowicie te przejście. Też tutaj widzicie jeszcze fragmenty starych schodów, starego wyjścia do przystanku autobusowego, który nie był już od dawna używany. Taka ciekawostka. Tutaj też dużym utrudnieniem akurat są aktualnie ruchy pieszo-rowerowe w tymże rejonie, bo zostało to wszystko zrzucone tutaj na bok, ale jako tak odda się to, bym powiedział, przeżyć. Dobrze, że ruch został utrzymany. No i tutaj jeszcze z bliska, jak wygląda budowa metra na Woli, budowa tramwaju na Woli. Chciałoby się rzec, że metro budują, bo coś pod ziemią. Ale tak, tramwaje tutaj będą zjeżdżać faktycznie na poziom -1 i to jest jeden z nielicznych przystanków tramwajowych, który będzie się właśnie znajdować pod poziomem ziemi, ale w wykopie, nie bezpośrednio zabudowany. To nie jest tramwaj pod Dworcem Zachodnim, czy też Most Gdański. No ale dobrze, lecimy sobie dalej, bo oczywiście to jest nie tylko i wyłącznie jedno miejsce, gdzie jest tutaj budowany tramwaj na Kasprzaka, dopiero początek. Ale zanim przejdziemy do faktycznej części Kasprzaka, to Elekcyjna. Przystanek Elekcyjna tutaj przy przystanku się sam nic nie zmieni. Jednakże tramwaje, zamiast tak jak tutaj ten skręcać, pewnie 27 albo 13 tutaj skręciło, będą jechać środkiem ulicy. To dokładnie to, co widzicie po środku, to jest miejsce przygotowane pod przyszłe, nowe torowisko tramwajowe, które będzie tutaj właśnie zjeżdżać na dół w kierunku przystanku Reduta Wolska. To się tutaj połączy w jedną całość, dzięki czemu tramwaje będą mogły całkowicie, bez jakichkolwiek świateł właśnie tam przy Reducie Wolskiej, przejechać z przystankiem tramwajowym. Według mnie to bardzo dobra zmiana, bo nie będzie tutaj żadnych problemów co do tego, że tramwaj potrzebuje zielonej fali, czy też musi czekać na światłach. No i też nie będzie tego bardzo ostrego zakrętu, przy którym tramwaje musiały dosyć mocno zwalniać. Tutaj też jest na takim zboczu, mimo wszystko na takiej skarpie. No ale jak widzicie, tutaj prace trwają, są już zaawansowane. Nowe miejsca parkingowe tutaj już z boku, bo ulica była odcięta przez jakiś czas, się już pojawiają. Również z nowym chodnikiem i ścieżką rowerową, bo tutaj to się wszystko łączy. Nowy przystanek autobusowy z kolei tutaj też się pojawia, który już widać tutaj miejsce trochę, zatoczki tutaj. I to jest przystanek autobusowy, cmentarz prawosławny. Sławny przystanek tramwajowy, cmentarz prawosławny, który jest jednokierunkowy, mało kto z niego korzysta, ale istnieje. Tramwajowego przystanku cmentarz prawosławny już po przebudowie nie będzie, ale to się wszystko oczywiście zmieni, żeby autobusy mogły tutaj się zatrzymać w zamian za to. Natomiast w tym miejscu, dokładnie jak widzicie, jest planowany i powstanie oczywiście przejazd górą, wiadukt samochodowy nowy, gdzie przyjadą z pojazdy z ulicy Kasprzaka, ponieważ tramwaje będą jechać dokładnie tą jezdnią, którą teraz widzimy na Kasprzaka. Którą jezdnią?
No, jak teraz patrzycie właśnie, to jest to lewa jezdnia, która jest tutaj na wprost wysunięta, czyli od ulicy Kasprzaka. Te tramwaje będą teraz tutaj po prostu zjeżdżać środkiem ulicy. Stara jezdnia zostanie wyburzona, a nowa będzie trochę po prostu przesunięta jeszcze bardziej w lewo, czyli bardziej w kierunku północy. Przystanek od Dona. Przystanek sławny z tego, iż tutaj w przyszłości jest planowany odjazd tramwaju w kierunku Dworca Zachodniego. Jednakże aktualnie rozjazd tutaj, ani nawet trasa w tamtym kierunku nie powstaje, co nie zmienia faktu, że faktycznie tutaj to jest planowane. Aktualnie przystanek tutaj powstanie zwykły, dwuperonowy, jeden peron po jednej stronie ulicy, drugi peron po drugiej stronie ulicy, po drugiej stronie skrzyżowania, może bardziej to tak ładnie zabrzmi. No i tutaj oczywiście całkowicie nowe torowisko tramwajowe obok nowego, wielkiego osiedla, które tutaj się pojawiło. No oczywiście tego typu osiedla mają swoje oczywiście zwolenników i nie, ale ja bym po prostu powiedział, że trochę za dużo w jednym miejscu, a komunikacja, no nawet jak tu będzie już jeździć tramwaj, no nie wiem, czy po prostu to wytrzymają te tramwaje oczywiście. Chociaż jeżeli będą jakieś specjalne kursy linii 11 skrócone do cmentarza Wolskiego z ronda, metro Rondo Daszyńskiego, no to może jeszcze jakoś by to wytrzymało. Co nie zmienia faktu, że jak widzicie tutaj po prostu już wykop pod nowe torowisko faktycznie się pojawił. Jest już tutaj obniżona ta ziemia, no i jest przygotowanie pod wszystkie tutaj elementy z sieci trakcyjnej. Nie widzimy tutaj jeszcze żadnych kabli, jak i również odwiertu, bo to oczywiście musi się wszystko połączyć, bo od dołu jest wszystko zasilane. Tego jeszcze tutaj nie widzimy, ale to w najbliższym czasie będzie się działo. Oczywiście od dołu są zasilane słupy, tutaj cała tutaj część logistyczna się ciągnie dołem, ale tramwaje są oczywiście standardowo zasilane od góry. To nie jest metro, wbrew pozorom. Nie mamy tutaj trzeciej szyny, ani też zasilania jakiegoś szynowego, chociaż o tym jeszcze nie słyszałem, szczerze powiedziawszy. No ale jak widzicie, tutaj to jest wygrodzone ładnie, no i się to powoli tutaj dzieje. Chociaż akurat ten wykop dosyć im szybko poszedł, do tego stopnia, że odcinek przez to w poprzednim miesiącu się nie pojawił, bo po prostu były zdjęcia zbyt stare. Ale mam z archiwum, jak to wyglądało mniej więcej w maju, więc spokojnie, to tam też się pojawi. No i tu mniej więcej w tym też rejonie kończymy miejsce, gdzie faktycznie jest nowe torowisko, gdzie nigdy wcześniej nie było tramwaju na Kasprzaka. Ale najpierw też mamy przystanek PKP Wolak Kasprzaka. To jest nowy przystanek tramwajowy, który będzie się znajdować w naprawdę dobrej lokalizacji i z dobrą przesiadką do pociągów. Przystanek będzie znajdować się po prawej stronie ronda, jak teraz widzicie, czyli pod wiaduktami kolejowymi, tak aby bezpośrednie szybkie dojście było możliwe do przystanku kolejowego PKP Wola. Także tak, to jest według mnie bardzo dobra zaleta. No i przy okazji bliskie dojście do pobliskiego kościoła, który właśnie w tym też rejonie widzimy. Także wszystko w jedną dosyć ładną całość się będzie tutaj oczywiście łączyć. Ale idziemy dalej, a raczej bym powiedział, że lecimy dalej, bo jest przed nami, no tutaj dosyć dużo bym powiedział jeszcze. Mamy dosyć długie torowisko, które właśnie teraz widzicie. No i wygląda jakby tu już było torowisko, prawda? Jakby były tory. A tutaj większych prac jeszcze nie było. Żadnych prac tutaj faktycznie torowych z nowym torowiskiem nie było. Sieci trakcyjnej też nie mamy. Chociaż ja jeszcze pamiętam, jak tutaj sieć trakcyjna wisiała. No i tak, powiem wam szczerze powiedziawszy, że ja sobie to przypominam, tak już trochę za mgłą, ale w 2013 została zdjęta ta sieć trakcyjna. Tutaj już jest przystanek Szpital Wolski, zupełnie nowym, ale o nim może trochę później jeszcze powiem, na sam koniec już odcinka. Natomiast najpierw przelećmy się bezpośrednio nad starym torowiskiem, które zostało zakopane w związku z budową trasy Prymasa Tysiąclecia. Jak widzicie, tutaj są nawet stare rozjazdy. To wszystko było przykryte pod ziemią. Tego nie było wcale widać jeszcze miesiąc temu. Nad tym wszystkim była oczywiście ładna, zielona trawka, a teraz to wygląda zupełnie inaczej. Mamy odkopane stare tory i powiedziałbym nawet, że w dosyć niezłym stanie są zakonwersowane w miejscach, gdzie nie zostały zalane oj, przepraszam, ani asfaltem, ani betonem, bo w niektórych miejscach po prostu była tymczasowa organizacja ruchu związana z metrem albo inne zmiany. Ale tutaj jak zobaczycie teraz, no to naprawdę to całkiem nieźle wygląda. Tak jak mówiłem, tutaj jeszcze niedawno wisiały faktycznie kable od sieci trakcyjnej i to się jeszcze w miarę jako tako się łączyło w jedną całość co do tramwajów, bo jeździła tutaj dosyć dawno temu, bo w 1954 roku ruszyła tutaj linia 11, jak i również linia 5 tramwajowa. Jeździły tutaj właśnie Kasprzaka i Skierniewicką w różnych rejonach, ale później
po budowie trasy Prymasa Tysiąclecia to się wszystko zmieniło. Natomiast lecimy w drugą stronę, bo już zobaczyliście tamte torowisko, gdzie też już tramwaje jeżdżą i tutaj jest właśnie ten krótki odcinek na Kacprzaka, który faktycznie był, ale teraz jest przebudowywany. Włącznie tutaj z odcinkiem przy ulicy, znaczy przy tam krótkim odcinkiem na Prostej. Tutaj tory były nowe, nawet możecie pamiętać, że niedawno tutaj budowało się metro, była komoda demontażowa, tarcze tutaj były wyjmowane od metra TBM, natomiast nie można było tego połączyć zbytnio w jedną całość z przebudową i odbudową tego torowiska jako jeden projekt, jedną budowę, ponieważ to są zupełnie dwie osobne inwestycje i tramwaje warszawskie wolały mimo wszystko, żeby to robiło. Było podzielone na dwie różne inwestycje, gdzie tylko i wyłącznie przy jednej mimo wszystko tramwaje faktycznie to budują i dzięki temu tu teraz, gdzie widzicie układanie nowych szyn, jeszcze bez podkładu, bo to będzie wszystko zalane betonem. Czemu tu będzie beton, a nie będziemy mieli klasycznych podkładów? No tu oczywiście chodzi o to, aby tu było zielone torowisko. Zielone torowisko jest w ten sposób układane, jeśli mamy taką płytę betonową, którą tutaj właśnie widzicie, a na niej jest układane, no to jest w zależności od tego, co tramwaje wybiorą, w sumie nie pamiętam, na co oni się teraz zdecydowali, co do trawnika, no ale jest tu jeden z typów trawy, dzięki czemu wszystko wygląda ładnie, zielono, no i oczywiście to lepiej wygląda, lepiej wsiąka. No i ten najnowszy typ właśnie, nie pamiętam właśnie, co to jest za trawnik, albo to schodnik, może to być to schodnik. On właśnie nie wymaga dużej uwagi od tramwajów, nie trzeba go strasznie przycinać i też nie trzeba go zbytnio podlewać, bo tramwaje warszawskie w tych miejscach mają z tym właśnie problem, że mimo wszystko trzeba to trochę często podlewać, żeby oczywiście nie uschło. A zielonego torowiska w Warszawie jest coraz więcej, jak i również w niektórych miejscach jest zielone torowisko takie jeszcze, które nie było planowane, po prostu tam wyrosły zielone elementy z pod torza, no ale to już tak swoją drogą. Dobrze, tak, ciekawy film, mam nadzieję, że taki film wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i tym dziwny dzwoneczek. I do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Miałem szybko powiedzieć o tym przystanku tramwajowym, Szpital Wolski. No tu właśnie, gdzie widzicie te dwa odkopane tory pomiędzy dwoma przejściami dla pieszych, teraz po, już nie widzimy tego, ale po lewej stronie, tam będą dwa nowe perony tramwajowe, w miarę długie, normalnej długości. Wejścia będą od dwóch stron od przejść dla pieszych. Ale to było na tyle. Więcej z tego tramwaju jutro i za miesiąc. Do zobaczenia. Cześć!